Panowie, nie pierwszy raz stoimy przed transformacją. Niektórzy mówią, że w Polsce transformacja, która rozpoczęła się po 89 roku, wciąż trwa. Ale za nami takie zjawiska jak internet, globalizacja, urbanizacja, telewizja, te zjawiska wpływały na nasze życie. Dzisiaj wydaje się, że transformacja w kierunku zrównoważonego życia, gospodarki, rozwoju będzie nieco inna. Na czym może polegać ta różnica? W czym tkwi tak naprawdę wyzwanie? Profesorze, proszę zaczynać. Tamta transformacja polegała na tym, że funkcjonowaliśmy w warunkach gospodarki, która nie była rynkowa. Różnie ją nazywano, nakazowo-rozdzielcza, uznaniowa, planowana. Wszystkie te określenia podkreślają jakiś aspekt problemu, ale najważniejsze jest to, że w tamtej gospodarce nie było mechanizmu rynkowego, który ma ogromne zalety. Między innymi poprzez konkurencję wymusza innowacyjność, poszukiwanie lepszych rozwiązań, ale przede wszystkim jego siłą napędową jest przedsiębiorczość, która się nie da uruchomić bez działania mechanizmu rynkowego i sektora prywatnego. Więc tamto wszystko nas omijało. Jeden z najwybitniejszych ekonomistów naszej części świata, Janusz Kornaj, bardzo wiekowy ekonomista, z którym mam wielki zaszczyt przyjaźnić się, zrobił analizę 100 największych osiągnięć rynkowych, innowacyjnych. Wszystkie te osiągnięcia zostały zrealizowane w gospodarce prywatnej i rynkowej, i nawet jeśli były wymyślane w takim kraju jak w Polsce, a największy rynkowy sukces innowacyjny to była kostka Rubika. I proszę Państwa, to coś pokazuje, dlaczego musieliśmy przechodzić do gospodarki rynkowej, i ta transformacja w Polsce została przeprowadzona z wielkim sukcesem. Jesteśmy otwartą gospodarką rynkową w pełnym tego słowa znaczeniu. Już nie jesteśmy emerging market. Tylko problem polega na tym, że nie do tego należy sprowadzić cały problem transformacji. Transformacja rynkowa nam się powiodła, ale popatrzmy, jak funkcjonuje nasze państwo. Popatrzmy, jak funkcjonuje nasza edukacja, jak funkcjonuje zdrowie. Popatrzmy na konsekwencje środowiskowe wielu różnych rzeczy i widać wyraźnie, że doszliśmy do takiego punktu, w którym ta siła rozwojowa nadana przez rynek nie ciągnie już tak daleko. Częściowo to jest odzwierciedlone w opiniach społecznych, odczuciach ludzi, przekonaniach, które niestety obracają się przeciwko rynkowi i tamtej transformacji. W związku z tym potrzebujemy nowego myślenia o naszych problemach, ale w kontekście światowym. Ja oczywiście proszę, żeby to pytanie podtrzymać po wypowiedzi pana prezesa, bo ja powiem, jak należy rozumieć obecnie transformację. No ja bardzo dziękuję. No muszę państwu powiedzieć, że spotkanie z profesorem w tego typu okolicznościach jest dla mnie wielkim zaszczytem i też wielkim wyzwaniem. Ja jestem praktykiem, choć ekonomistą, magistrem. Mam do czynienia z jednym z większych polskich ekonomistów i mnie to totalnie onieśmiela. Ale trochę wracając do pytania, tak bardziej z praktycznego może punktu widzenia. Po pierwsze, w pełni się zgadzam z tym, że ten impuls transformacyjny, który nam towarzyszył na początku tej pierwszej transformacji, on się w jakimś sensie wyczerpał. To już nie wystarcza. Nie wystarcza dalsze bogacenie się społeczeństwa i być może tym nowym impulsem jest to, co nam przyniosła, w zasadzie uzmysłowiła bardzo wyraziście pandemia, że o świat musimy zadbać w sposób inny niż do tej pory, że musimy działać dużo bardziej odpowiedzialnie, dużo bardziej racjonalnie, że jeżeli to się nie wydarzy, to będą nam towarzyszyły kataklizmy, których wcześniej nie znaliśmy. Pandemia była takim szokowym czynnikiem wywołującym recesję w Polsce i na świecie, nieprzewidzianym, z którym nigdy świat sobie wcześniej nie radził, bo nie było tego typu doświadczeń. Ona nam uzmysłowiła, do czego może prowadzić dalsza degradacja środowiska. I to jeszcze w taki, powiedziałbym, sposób dwojaki. Z jednej strony można prawdopodobnie łączyć samo zjawisko pandemii z degradacją środowiska naturalnego, choć pewnie dowodów na to jeszcze nie ma. Z drugiej strony pandemia i lockdowny wywołały to środowisko, obudziły to środowisko do innego funkcjonowania i wszyscy słyszeliśmy o zwierzętach, które nagle stawały się widoczne, o rybach, które zaczęliśmy widzieć w rzekach, zaczęliśmy słyszeć śpiew ptaków.
w dużych miastach. Ja mam taką ogromną nadzieję, że to nam wszystkim uzmysłowiło, że jeżeli nie będziemy z pełną pasją i z pełną odpowiedzialnością zajmować się kwestiami ochrony klimatu, ochrony środowiska, jeżeli nie przekształcimy naszego funkcjonowania biznesowego na to dużo bardziej odpowiedzialne, to będziemy mieli wielki problem, który może się okazać nierozwiązywalny. Więc mamy zupełnie inną sytuację i wydaje się, że inne motywatory powinny nas teraz pchnąć mocno do przodu. Ja dla tej transformacji chciałbym, żebyśmy używali słowo regeneracja. Ono jest coraz modniejsze, spróbujmy go wyjaśnić. Regeneracja to nie tylko przejście. Tak jak przeszliśmy, a dokładnie przeskoczyliśmy dzięki Balcerowiczowi z gospodarki nierynkowej do rynkowej, z gospodarki księżycowej do gospodarki prawdziwej. To nie jest tylko przejście, to jest także przestawienie, a więc coś, co ma w sobie element głębokiej restrukturyzacji. Ale to jest także przeobrażenie. Przy czym regeneracja oznacza w istocie rzeczy inne spojrzenie na potencjał, na zasoby, którymi dysponujemy, na to, co jest w naszej odpowiedzialności, za co odpowiadamy. Przy czym to spojrzenie musi być uruchamiane od dołu. Proces regeneratywny odbywa się od dołu, najbliżej zasobów, z których korzystamy. Natomiast on musi być koordynowany od góry. Teraz, co należy widzieć w tej regeneracji? Kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, zmianę technologiczną. Głęboką, nieodwracalną zmianę technologiczną. O niej chcę mówić najmniej, ale jest sprawą oczywistą, że na przykład, gdy chodzi o przemysł spożywczy, o którym mówimy, czy nawet o działalność rolniczą, no, ten przemysł musi przejść głęboką zmianę związaną z energią. To jest zmiana technologiczna, chcę wyraźnie powiedzieć. Ten przemysł jest za bardzo energochłonny i nikt nie pozwoli na utrzymanie takiej energochłonności, bo ta energia będzie za droga i jej nie będzie. Po drugie, jest to restrukturyzacja rynkowo-biznesowa. Choćby to, że trzeba znaleźć inne sposoby sprzedaży, kontaktu z konsumentami. Po trzecie, jest to regeneracja środowiskowa. Jeśli nie dokonamy regeneracji środowiskowej, to napotkamy na problem braku wody, który nie jest tylko problemem południa Europy. Jest problemem wszędzie i będzie narastał. Ale ja oczywiście mógłbym podkładać pod to kilka innych rzeczy naraz. Dalej potrzebujemy regeneracji społecznej, no między innymi to, o czym mówił przedmówca, zmiany nawyków żywieniowych. Ale to oznacza także zmianę relacji pomiędzy ludźmi, wzajemnych odniesień się. I po piąte, potrzebujemy przemiany kulturowej, przemiany świadomościowej, przemiany mentalnej. I chcę wyraźnie powiedzieć, że te wszystkie rzeczy muszą się przeobrażać razem. Nie jedna dostosowana do drugiej, a wszystkie muszą być ujęte razem. W związku z tym kluczem oczywiście jest pytanie, to co jest zasadnicze dla tego procesu. Ja bym powiedział, że są cztery najważniejsze zasady. Zasada pierwsza. Najważniejsza jest produktywność wykorzystania zasobów, a efektywność jest sprawą drugą. To, co mówił przedmówca. Ja przypominam sobie hasło niegdysiejszego szefa General Motors, który z arogancją i uśmiechem na twarzy mówił, General Motors nie jest od samochodów, tylko od zarabiania pieniędzy. Otóż to, że postawiliśmy na zarabianie pieniędzy, nie licząc się z konsekwencjami, to teraz w nas uderza. Ten model gospodarki okazał się rabunkowy i niepodtrzymywalny. Czy to oznacza, że mamy odejść od rynku, od gospodarki, od biznesu? Ależ nie, tylko co innego uznać za kryterium oceny biznesu, a mianowicie produktywność wykorzystania zasobów. Produktywność wykorzystania zasobów, którą możemy mierzyć, nie będę w to wchodził, zaczyna się od tego, że musimy podtrzymać zasoby, których wykorzystujemy dla prowadzenia biznesu. Jeśli nie podtrzymujemy zasobów, to jest gospodarka rabunkowa. Po drugie, produktywność oznacza także, że zaspokajamy potrzeby. Bo jeśli zaspokajamy potrzeby ludzi, rzeczywiste potrzeby, to podtrzymujemy środowisko społeczne, które też jest niezbędnym zasobem. W związku z tym rachunek ekonomiczny jest rachunkiem wyniku finansowego. I musimy uzupełnić go o rachunek zasobów i o rachunek potrzeb, o rachunek
pożyteczności tego, co robimy. Druga niezwykle istotna rzecz to jest zdanie sobie sprawy, że musimy myśleć o lokalizowaniu działalności. Proces regeneratywny polega na tym, że trzeba działalność lokalizować. Dlaczego przemysł spożywczy w Polsce jest silny? Bo ma krótkie łańcuchy dostaw. Bo jest zróżnicowany. To jest jego siła. Jego różnorodność jest jego siłą. Jeśli to utracimy, tą lokalność jako podstawę, to utracimy przewagę tego sektora, który dzisiaj jest silnym sektorem eksportowym, daje nadwyżkę. Trzecia niezwykle ważna zasada jest naturalizowanie działalności gospodarczej. Znowuż przedmówca mówił o tych składnikach, które dają wanilę, czy składnikach, które dają inne składniki, no, na przykład pomidory. Otóż rzecz polega na tym, że jeśli nie naturalizujemy naszej działalności, nie tylko w rolnictwie, to nie jesteśmy w stanie utrzymać lokalności, ponieważ siła lokalności musi polegać na procesie naturalizowania naszej działalności gospodarczej. W przeciwnym razie niszczymy zasoby. No choćby to, że niszczymy glebę. Ten proces produkcji, jaki się dokonuje w tej chwili, niszczy glebę, czyli wydajność ziemi, jeśli nawet będziemy ją przeznaczali na rolnictwo, będzie coraz mniejsza. Więc te zasady plus kilka innych, one powinny wyznaczać nowy sposób myślenia o tym, jak oceniamy naszą działalność. Chcę przy tym powiedzieć, że jeśli tego nie domyślimy i nie będziemy działać, to napotkamy na całą masę barier. Później, jak rozwinie się nasza rozmowa, powiem, na jakie bariery będzie napotykał polski przemysł spożywczy, w tym zarówno produkcja artykułów spożywczych, jak i produkcja napojów. Pan profesor wspomniał o łańcuchach dostaw i w tej chwili chciałabym się skupić na tym temacie. Transformację zaczynamy w zglobalizowanym świecie, o rozbudowanych, rozciągniętych geograficznie łańcuchach dostaw. Relacja wartości światowego handlu zagranicznego do globalnego PKB wzrosła od około 25% na początku lat 70. do niemal 60% obecnie. Coca-Cola ma niemal 16 tysięcy dostawców, a grupa Volkswagen około 40. Pandemia COVID-19 wstrząsnęła odpornością tych relacji. Jakie korzyści możemy osiągnąć ze skracania łańcuchów dostaw? Jak powinno się je organizować? Czy są tu także zagrożenia? Ja bardzo dziękuję za to pytanie, ale zanim na nie spróbuję odpowiedzieć, chciałbym jednak wrócić do tego, o czym mówił pan profesor. Ten termin regeneracja, on się najpierw tak skojarzył, może nie do końca pozytywnie, potem został pięknie wyjaśniony. Ja bym go uzupełnił i nazwałbym to regeneracja empatyczna. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, bo jakby wprowadzenie nowych miar sukcesu, nowych, jak to mówimy w korporacjach, KPI innych niż zysk czy zwrot na kapitale, wymaga pewnej zmiany świadomości, zmiany mindsetu liderów biznesu, również inwestorów. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście się dokona z uwagi na absolutną konieczność tej zmiany w kontekście choćby środowiskowym, czy też pozostaniemy w takiej pętli rządzy zysku i gonienia za zyskiem, co absolutnie nie rozwiąże tych problemów, o których pan mówił. No i to jest pytanie, wydaje mi się, otwarte. Ja mogę powiedzieć, że u nas w banku my, definiując naszą średniookresową strategię, stawiamy sobie szereg celów związanych właśnie dokładnie ze zrównoważonym rozwojem, które określają, jak istotny będzie udział transakcji wspierających, czy to transformację energetyczną, czy ochronę klimatu w całości operacji naszego banku i będziemy się z tego bardzo starannie i rzetelnie rozliczać. Oczywiście mam nadzieję, że jesteśmy taką forpocztą i dobrym przykładem, natomiast to musi stać się zjawiskiem masowym. A wracając do pytania, no to ja powiedziałbym tak. Skutki rozproszonych łańcuchów dostaw są w dalszym ciągu widoczne w wielu branżach. Pewnie państwo wiecie, jak trudno jest dzisiaj kupić nowy samochód, bo go trudno wyprodukować,
a nie da się go wyprodukować w takim czasie, do którego przywykliśmy, bo jest deficyt chipów komputerowych na rynku. On jest dlatego, że one produkowane są dla różnych branż w bardzo odległych lokalizacjach i producenci z uwagi na wzmożony, wywołany pandemią popyt musieli dokonywać wyborów, a ponieważ branża samochodowa traktowała producentów chipów szczególnie szorstko, żeby nie rzec brutalnie, to ci producenci wybrali branżę komputerową, którą zaopatrują z większym entuzjazmem. W związku z tym jest problem z produkcją nowych samochodów. Cieszę się, że Peter potakuje, czyli to się wszystko zgadza. Bardzo istotnie wzrosły koszty transportu, koszty logistyki. Pojawiło się zjawisko niepewności dotyczące tego, czy rzeczywiście ten kontrahent w odległej lokalizacji, w innym systemie prawnym, gdzie trzeba pokonać istotny dystans, będzie w stanie na czas dostarczyć to, co nam do produkcji jest potrzebne. Więc można zakładać, że z takiego zjawiska offshoringu, czyli przenoszenia produkcji do odległych, tańszych lokalizacji, będziemy zmierzać w stronę nearshoringu, czyli zbliżania się tych producentów kluczowych komponentów do miejsca, gdzie produkt finalny jest wytwarzany. To może oznaczać lokalizowanie produkcji tychże w kraju, w którym ta główna fabryka jest zlokalizowana. To może oznaczać kraje sąsiednie, dobrze mówię. Natomiast chyba ta refleksja będzie taka trwała, że dążenie wyłącznie do znalezienia najtańszego miejsca wytwarzania, niezależnie od odległości związanych z tym ryzyk, które nam pandemia uzmysłowiła, zostanie jednak podporządkowane myśleniu takiemu bardziej odpowiedzialnemu. Ta produkcja powinna być bliżej, nawet jeżeli będzie droższa, ale za to będzie bardziej przewidywalna. Co pan myśli, profesorze? Ja bym chciał widzieć w tym procesie zmiany w tej chwili tych powiązań kooperacyjnych, bo to nie są tylko łańcuchy dostaw, choć oczywiście głównie tym, nad tym w tej chwili bolejemy, no bo nie ma kontenerów z Chin i staje produkcja bardzo wielu rzeczy. Zresztą w polskiej przemyśle mamy w tej chwili całą masę wąskich gardeł, bo popatrzymy na przykład na jakikolwiek surowiec do produkcji, z tym pojawia się kłopot. Tylko chciałbym zobaczyć ten proces lokalizowania działalności jako świadomego wyboru, polegającego na tym, że jeśli działalność jest oderwana od terytorium, to nigdy nie będzie odpowiedzialna. Znaczy, jeśli chcemy, żeby zachowania były zachowaniami ekologicznie odpowiedzialnymi, to ci, którzy prowadzą działalność, muszą ponosić konsekwencje. Sami muszą ponosić konsekwencje tego, że niszczą środowisko, w którym działają. Jeśli są globalnymi korporacjami i ich działalność jest dokładnie w każdym miejscu, w dodatku bardzo wiele korporacji nie ma żadnego majątku, nie odpowiada za ten majątek, a jedynie łączy za pomocą wirtualnych połączeń różnych dostawców i uzależniając ich od siebie i wymuszając na nich zachowania, które marże efektywności zostawiają im bardzo nisko, to mamy tego rodzaju rezultaty, jakie mamy. Teraz jeśli chodzi o regenerację, jak najbardziej to myślenie o tym, że ona ma się odnosić do tego poczucia współodpowiedzialności, do relacji jest dla mnie ważną. Więc popatrzmy, bo za chwilę powinniśmy coś o banku czy bankowości powiedzieć, bo oczywiście nie ośmielę się mówić czegokolwiek o banku, którym kieruje pan prezes, poza tym, że widzę, jak rzeczywiście jest to poszukiwanie innego myślenia i innego działania. Więc biję brawo. Mianowicie chodzi o to, że banki stały się częścią gospodarki transakcyjnej i stymulacji gry na aktywach. Jeśli gra na aktywach przynosi większy zwrot z kapitału niż inwestowanie w produktywność, niż inwestycje rozwojowe, no to mamy ten problem w Polsce, że mamy bardzo mało inwestycji rozwojowych i w ogóle mamy problem w tej chwili z tym, że nastawienie jest na to, żeby uczestniczyć w grze na aktywach. Słowo inwestycja oznacza de facto zakup aktywów, a nie to, czym była pierwotnie inwestycja. W związku z tym potrzebujemy finansów relacyjnych i potrzebujemy banków, które chcą razem z klientami zmieniać sposób funkcjonowania gospodarki. Bo banki są absolutnie potrzebne ludziom, którzy chcieliby tworzyć to, o czym ja mówię, bez finansowania, bez kredytowania, bez współpracy, bez finansów relacyjnych nie pojedziemy. Nie ma takiej możliwości. W związku z tym część banków mówi, nie będziemy finansowali działalności z węglem. W porządku, to jest pierwszy krok.
ale mówmy, co będziemy finansowali. Chodzi o to, że proces regeneracyjny to jest proces pozytywnie pomyślany, a nie proces na nie. Tego nie, tego nie i tego nie. Więc nie chodzi tylko o zakazy. Ja tu tak się dorwałem do tego mikrofonu, ale zanim się odniosę do tej końcówki wypowiedzi, chciałem zrobić mały quiz. Kto z Państwa oglądał film Inside Job? Film z 2010 roku, widzę jedną rękę, dwie, trzy, o więcej. Dobrze, proszę Państwa, to jest taki film, który ja obejrzałem po raz prawdopodobnie 7 albo 10 w zeszłym tygodniu. Ja go oglądam sobie od czasu do czasu, żeby przypomnieć sobie, o czym bankowość być nie powinna. Ten film opowiada o kulisach kryzysu, globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009. Wyjaśnia, jak do niego doszło. Stawia bardzo rozsądne pytania, na przykład takie, jak z instrumentów o bardzo niskiej jakości zbudować strukturę, która będzie przez agencje ratingowe oceniana na poziomie 3A, czyli najwyższej klasy aktywa. I to właśnie było to, o czym profesor wspomniał. Tak? Gra na aktywach, bodajże takiego użył pan zwrotu. O tym bankowość nie jest i być nie powinna. Bankowość powinna być o współpracy, powinna być o finansowaniu właściwych przedsięwzięć, o wspieraniu przedsiębiorców w realizowaniu ich biznesowych, ale również tych etycznych, empatycznych celów. I w taką stronę bankowość pójść powinna, nawet jeżeli ta działalność będzie mniej zyskowna i nie przyniesie aż takich zwrotów, jakie realizowały banki inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych przed globalnym kryzysem finansowym. Teraz tak, my od lat nie finansujemy różnych rzeczy. Tak? W skrócie nie finansujemy brudnej energetyki, nie finansujemy górnictwa węgla takiego czy innego. No, jeszcze paru innych, jak tytoń czy hodowla zwierząt futerkowych. I my o tym mówimy głośno od lat i rzeczywiście tak jest. To de facto oznacza, że bank świadomie kilka lat temu zrezygnował z realizacji określonego wolumenu przychodów w efekcie zysku. Całkowicie świadomie mówiąc, ważniejsze jest odpowiedzialne działanie, ważniejsze są nasze wartości niż dążenie do maksymalizacji naszego wyniku finansowego. No i to jest, jak profesor powiedział, taki bardziej ten negatywny aspekt, ale on jest też istotny. Banki, nie finansując energetyki węglowej, powodują, że ona się nie rozwija. Skoro ona się nie rozwija, no to musi się rozwijać alternatywna. Im bardziej rozwinie się alternatywna, tym mniejszy będzie udział węglowej w całości produkcji energii elektrycznej w Polsce. No i teraz muszą być tacy, którzy energetykę odnawialną będą wspierali. No my tu dumnie podnosimy ręce, bo po prostu robimy to zarówno w odniesieniu do dużych projektów energetycznych, czy to wiatrowych, czy to fotowoltaicznych, ale robimy to również, jeśli chodzi o indywidualne instalacje fotowoltaiczne. Sfinansowaliśmy ich już kilkadziesiąt tysięcy. Lubimy to, umiemy to robić, będziemy robili tego tyle, ile będziemy w stanie. I to jest też biznes. I to może jest też ważna myśl, że myślenie o działaniach odpowiedzialnych, zapobiegających katastrofie klimatycznej, one nie muszą być tylko, to myślenie nie musi być tylko na poziomie wartości i empatii. To jest też myślenie biznesowe. I wydaje mi się, że te banki będą osiągały największy sukces na każdym z poziomów, które w umiejętny sposób wbudują myślenie o odpowiedzialnym rozwoju w swoje strategie biznesowe. Ja mam wrażenie graniczące z pewnością, że nam się to udaje zrobić. Będziemy chętnie słuchać waszego feedbacku teraz i przez kolejne miesiące i lata. Natomiast to jest kierunek, który osobiście uważam za bardzo właściwy. Zwróćmy jeszcze uwagę, że ten problem nie polegał na tym tylko, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej, a więc gra na aktywach, były o wiele bardziej opłacalne, ale że bardzo często zyski, które były z gry na aktywach, były zyskami na stratach innych. To znaczy, że one de facto powodowały negatywne konsekwencje dla podstaw gospodarowania, czyli zyski na stratach pokazują, jak obłędna jest w istocie rzeczy ten model funkcjonowania gospodarki, w której cała sfera finansowa zdominowała sferę wytwórczą.
My musimy w tej chwili przywrócić równowagę. To nie chodzi mi o to, że finanse nie są potrzebne, że banki nie są potrzebne, system finansowy jest niepotrzebny. Bez niego nie da, nie ma oliwienia gospodarki, ona nigdy nie będzie działać. Ale motory gospodarki nie są po stronie finansowej. To jest tylko oliwienie. To jest dodawanie tego elementu, bez którego nie można podejmować ryzyka. I jeśli tego nie zrobimy, to orientacja będzie bardzo transakcyjna i krótkookresowa. A jeśli my mówimy o poważnych inwestycjach, bo nawet jeśli mówimy o lokalizowaniu działalności, budowaniu nowych sieci powiązań kooperacyjnych i siłę budujemy na lokalności idąc w górę, a nie od globalności, która nas uzależnia, no to wiadomo, że to są przedsięwzięcia, które muszą być budowane na partnerstwie, na zaufaniu. Ktokolwiek dzisiaj w Polsce chciałby zbudować fabrykę, to musi się liczyć z tym, że zwrot przyjdzie za 4 lata. A jak można budować fabrykę w sytuacji, w której podstawowe elementy rachunku ekonomicznego dzisiaj w Polsce nie są do skalkulowania, bo mamy taką, a nie inną sytuację? Co z tego, że wyniki przedsiębiorstw są bardzo dobre? Przy okazji zwracam uwagę, że przynajmniej jeden z tych sektorów, o których dyskutujemy, ma mniejszą poprawę wyniku finansowego niż produkcja artykułów spożywczych, bo gorzej jest w przypadku produkcji napojów. I jednocześnie jest tak, że patrzmy nie tylko jak nam rentowność wzrosła, bo ona wynika także ze wzrostu cen. Ona jest sytuacyjnie. Tylko jak produktywnie wykorzystujemy własny majątek. Ja mam tutaj dane, bo prowadzimy na mojej uczelni analizy. Przekazałem zresztą i chętnie będę je dostarczał. I na końcu z mojej strony, zanim pan prezes doda te elementy od strony banku, chcę powiedzieć, że przed tym bardzo silną gałęzią polskiej gospodarki, jakim jest przemysł spożywczy. To jest nasz narodowy przemysł. Przed tą gałęzią wyzwania. Jedno z wyzwań wymieniłem. Ten przemysł jest bardzo energochłonny. W związku z tym potrzebujemy myślenia wszechstronnego, co zrobić, żeby energochłonność systematycznie zmniejszać, a nie zmniejszać jakości i nie zmniejszać produktywności. Jednym z elementów budowania produktywności jest zmniejszenie energochłonności. Drugi problem, wielkie wyzwanie, to jest problem wody. I tu chcę wyraźnie powiedzieć, melioracja to jest za mało. My musimy myśleć o nowym systemie retencji i powiązanie retencji, które jest w miastach, z tym, które jest na terenach wiejskich. Trzeci element, o którym chcę powiedzieć, to jest transport i logistyka. To się zasadniczo zmienia. Potrzebujemy innej instytucjonalnej obudowy tego przemysłu, gdy chodzi o transport i logistykę. I po czwarte, wielkim problemem będą opakowania, także z powodu dyrektyw, które nas będą obowiązywały, w tym dyrektywy rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Tutaj rola państwa jest fundamentalnie ważna i trzeba domagać się, żeby ten przemysł miał szansę rozwoju. Dziękuję bardzo. Czas nieubłaganie goni. Ja tu jeszcze mam zestaw innych pytań, ale obawiam się, że nie będę ich poruszać, bo zostało nam niewiele czasu. Dziękuję za wszystkie spostrzeżenia. Pan prezes chciał uzupełnić. Na pewno stoimy przed kompleksowym, kosztownym, ale i nieuniknionym wyzwaniem. Wierzymy, że sektor produkcji żywnościowej, a szczególnie wszyscy tu obecni na sali, ale też po drugiej stronie ekranu, będą w awangardzie zielonej transformacji. Antropolożka amerykańska Margaret Mead niedawno powiedziała: nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat. Tak naprawdę to jedna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła. Zostawiam państwa z tą refleksją i zapraszam na dalszą część konferencji. Dziękujemy bardzo za uwagę.